Bardzo dobrze, cieszę się, że mogłam brać udział w kadrze, że przepracowałam te 2 miesiące. Mogłam zadbać o swoje ciało, przygotować się dobrze do sezonu i naprawdę cieszę się, że mogłyśmy zagrać sparingi. No szkoda tylko, że bez kibiców, bo jednak nie było tej atmosfery co zawsze. Fizycznie czuję się bardzo dobrze. Myślę, że te 2 miesiące naprawdę dużo mi dały. Zupełnie inaczej by było, gdybym siedziała w domu i sama się musiała przygotowywać. Więc fizycznie czuję się bardzo dobrze, psychicznie też. Więc ogólnie na duży plus ta kadra. No i cieszę się, że mogłam brać w tym udział. Tak, 5 lat w jednym klubie to naprawdę sporo czasu. Przyszedł taki moment, gdzie stwierdziłam, że potrzebuję jakiejś zmiany. A propozycja z Radomia była bardzo fajna. Bardzo fajny zespół tu się stworzył. Mam nadzieję, że będzie fajna atmosfera i będziemy walczyć o jak najwyższe cele. Dokładnie, jestem tu dopiero 4. dzień, więc tego czasu na poznawanie miasta było bardzo mało. Ale po pierwszych treningach mogę powiedzieć, że dziewczyny bardzo fajnie pracują, każda jest bardzo ambitna i naprawdę treningi są bardzo ciekawe, fajnie rozpracowane przez trenera, więc myślę, że wszystko to idzie w dobrym kierunku i stworzymy naprawdę fajny, solidny i zgrany zespół. No, mogę powiedzieć, że już nie mogę się doczekać. Bardzo mi brakuje meczów, tej rutyny meczowej, gdzie co tydzień się spotykamy i gramy mecze. No, tak jak już mówiłam, szkoda, żeby kibiców nie było, bo naprawdę to jest zupełnie inna atmosfera, kiedy są i przychodzą na mecze i nas dopingują. A z tego, co słyszałam, w Radomiu bardzo licznie kibice przychodzą na mecze, więc mam nadzieję, że do czasu rozpoczęcia rozgrywek ta sytuacja się zmieni i kibice będą mogli z nami być na meczach.